O, i to oto jest chybie. Trzecia wyprawa rowerowa w tym sezonie. Pierwsza po półrocznej przerwie z filmami. Wymuszony postój na przejeździe. Tam jest kościół Chrystusa Króla z zabytkowym obrazem Matki Bożej z Gołysza. A na Państwa ekranach już za chwilę mamy polskie Pendolino. Z prędkością światła pokonuje nasze słynne polskie tory. No i tym sposobem dotarliśmy na rynek w Strumieniu. Strumień po niemiecku Schwarzwasser. I kierujemy się w stronę starej granicy austriacko-pruskiej. No a to jest, wiadomo, jak tam oglądali poprzednie filmy, to jest słup graniczny Cesarstwa Prus z lewej strony i Cesarstwa Austrii bądź Austro-Węgier z lewej strony. Tu to szło tak, kąt prosty był. No i tu jest ta grobla, to jest po lewej stronie mamy Śląsk Cieszyński, po prawej stronie już jest Górny Śląsk, a kiedyś po lewej Austria, po prawej Prusy. I zielony szlak rowerowy. No i mamy kolejny słupek z numerem 5. Prusy i Austria. Stara grobla, którą pojedziemy. I dawne stawy. I nowy nabytek, słupek. Prawdopodobnie granica Prus i Austrii. Trzeba będzie sprawdzić w nowym miejscu. Jakiś dziewiczy teren. Chodniczki, stawy, groble. Jest dobrze. Stary grób na granicy Pawłowic i Zbytkowa. Przed domem. Polskie napisy. A my jesteśmy gdzieś tu. Jest jakiś stary krzyż, ale piękny okaz. Stara korona. Rewelacja. Orzeł. Cudna sprawa, kurczę. Że tam jest stara grobla, tam jest granica, tam są słupki, nie ma sensu już tam jechać. Chyba... Ten film chciałbym mieć. Dlatego pojedziemy tu. Tak jest, to już jest miejscowość Zbytków. Tam widać nowy kościół. Tak, bardzo ładny. I kolejny obiekt historyczny, numer 10, słupek. Ktoś go trochę przetrącił, jakiś traktor. Słupek Prusy, Austria. Obsrany przez ptaki, ale czytelny. Tam była 13, tutaj jest 17. Piękny okaz. Ktoś może powiedzieć, co za idiotyczne wyjazdy ktoś filmuje jakieś stare słupy. Ale tak to jest, jak się jest miłośnikiem historii lokalnej. Na granicy Bąkowa i chyba Jarząkowice. My pojedziemy do Pruchtej. Płot jest za drogą, trzeba przejść przez pole.
No. I będzie droga i wyjdziemy z tego labiryntu. I kolejny słupek. Przy Bąkowie w lesie. Facet twierdził, że po Dolomicie przebijemy opony. Nic takiego się nie stało, jak na razie. Jak widać, drogi mamy troszkę ciężkie. I kolejny okaz na trasie. Trochę uszkodzony, ale jest. Na terenie miejscowości Bąków. Ajajaj, mamy takie dzisiaj wertepy. Stara grobla. Wieje, wieje, cały czas wieje. Pętelka zrobiona. Kolejny okaz, 21, znowu ta sama numeracja, znowu jest orzeł. Na granicy Bąkowa i chyba Jarząkowic. My pojedziemy do Próchnej. Granica Pawłowic i granica Jarząkowic i Bąkowa. I tam pojedziemy. Nie jesteś na czasie? Gdzieś tu. Lotu. Ten kolega na trasie. I mamy następnego kolegę na trasie, dosyć dużego. Stojący duży. Paszcze zlikwidowane. Proszę, ja mam elegancko się prezentuję. 20. Orły się już zwatarły, ktoś je tu zlikwidował. 20. 20, nie? Jest następny wariat. Pojedziemy tam. I kolejny kolega, trójka. Tak jest. I znowu jest korona. I na tym chyba skończymy nasze dzisiejsze poszukiwania. Słupków znaleźliśmy ten pierwszy raz. Tutaj koło tego stawu przy głównej drodze. 18.12. O, jest dość czasu. Teraz już tylko wał. A tak w ogóle to jechaliśmy słynną czeską drogą z Próchnej na Zaborze. No tam jest Jułownica. Tam jest Pierściec, tam jest wspomniane Zaborze, a tam pojedziemy przez okolice Landeka na wał zbiornika Goczałkowickiego. Ile kilometrów? Cholera. Ile mamy kilometrów? 75. 75 kilometrów. No to nie ma źle. Witam wszystkich jeszcze raz. Mianowicie znajdujemy się w Zabrzegu, przy granicy z Goczałkowicami, w miejscu, gdzie jeszcze 5 lat temu, w roku 2010, do maja tego roku, znajdowała się kładka rowerowo-piesza. Ta kładka została zbudowana przez budowniczych tego oto jazu. Niestety jednak w maju 2010 roku zdarzyła się dosyć duża powódź w tym terenie. Skutek tego Wisła gwałtownie rozebrała i kładka została zniszczona. Ona znajdowała się
w rzece. Niedawno, według moich informacji, została ta kładka z tej rzeki wyciągnięta. Wyciągnęli ją. Niestety kładka już tutaj nie powróci. Nie powróci z tego względu, że uruchomiony jest ruch rowerowy na wale zbiornika goczałkowickiego, przez co znaczenie tej kładki no, spadło. I mieli Państwo, jest problem taki, że jeszcze tutaj prowadzi szlak rowerowy Greenway z Kraków, Mrorawi, Wiedeń. Zielony szlak rowerowy, my go za chwilę pokażemy. I to oznakowanie jest błędne. Tutaj nie ma przejazdu, jak widzicie. Trzeba kierować się na wał zbiornika goczałkowickiego. Dlaczego jest błędne oznakowanie? No to trzeba zapytać urzędników. Ale pojawiła się nadzieja, że w 2016 roku właśnie to oznakowanie zostanie zmienione i będzie poprowadzone właśnie wałem zbiornika goczałkowickiego. Ten wał tam widać w oddali. I myślę, że sprawa zostanie załatwiona. Tak jak mówię, właśnie na granicy Zabrzega i Goczałkowic nie ma kładki. Tutaj dużo rowerzystów się myli, spotykaliśmy ich na trasie. Wszystkim rowerzystom właśnie tutaj mówimy, kto przemierza trasę Greenway z Kraków, Morawy, Wiedeń, nie ma kładki. Tutaj kierujcie się właśnie na wał zbiornika goczałkowickiego. To jest właśnie to wspomniane oznakowanie. Tak jak mówię, tej kładki nie ma. Jedziecie prosto. Szlak pokazuje jechać w prawo. Ale tu trzeba jechać cały czas prosto i dopiero na wale w prawo. I na Goczałkowice Zdrój, najlepiej główną drogą. Tak oto kończymy naszą wyprawę, dziękując za uwagę wszystkim, którzy nas oglądają, życząc im wszystkim spokojnych, zdrowych, wesołych świąt wielkanocnych i wszystkiego dobrego w nowym sezonie, aby drzewa były gumowe, nic się nie działo i nie pękały felgi, żeby kamera nie spadała, nie rozwalała się, żeby nie było żadnych awarii. I tak mówimy, żeby nie było żadnych innych niebezpieczeństw. Bo te niebezpieczeństwa zawsze się tutaj mogą ujawnić. Miejmy nadzieję, że wszystko będzie ok. Nic złego się nie wydarzy. Do usłyszenia. Do zobaczenia w następnym filmiku.